Nie jest w złym stanie, ale i tak go naostrzymy. Widać, że parę razy miał spotkanie z kamyczkami, to normalne przecież. Ja tutaj to będę robił na takiej stołowej szlifierce, natomiast jeżeli nie macie stołowej szlifierki, to możecie po prostu zwykłą szlifierką kątową sobie przejechać i też powinno być okejos. No słuchajcie, ważne, żeby była jednolita tutaj powierzchnia. Wiadomo, tu są jakieś uszkodzenia, ale ten nóż jeszcze trochę pociągnie, także nie ma sensu go wymieniać. Ma być tanio i po prostu działać.